Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Ostatnio było trochę karpi, wędkarstwa karpiowego, federowego, gruntówka, nocki, więc teraz czas na odmianę. Wiem, że ten filmik będzie miał mniej wyświetleń, ale nie o same wyświetlenia chodzi. No, mój kanał jest bardziej zbudowany na wędkarzach gruntowych, ceniących sobie bardziej nocki, gruntówki, karpie, no i nie tylko karpie. Filmik z ekofarmy. Byliśmy na ekofarmie 7 dni, ostatnio była taka 7-dobowa zasadka, na którą zabraliśmy ze sobą spinningi oczywiście, bo wiadomo, przez te 7 dni te wędki są zarzucone, to warto sobie pochodzić trochę z tym spinningiem tak dla ruchu. No i wpadły fajne rybki, myślę, że warto to pokazać. Robię sobie przechadzkę naokoło własnego stawu. Nie przedłużając, jak jedziemy na 7 dni na ryby, jedziemy na noc. Czasami jest tak, że w nocy sobie balujemy, w nocy sobie łowimy te ryby, a w dzień sobie śpimy. Jak w dzień sobie pośpimy, to potem znowu w nocy nam spać się nie chce. Chłopaki sobie łowili karpie w nocy, trwała jakaś tam impreza, więc jakoś tam koło pierwszej w nocy myślę, a ryby się płoszą, pójdę sobie chwilkę porzucam ze spinningiem. Pójdę na spinning sobie chwilkę porzucam, no i wpadła fajna ryba na spinning, nie spodziewałem się nawet, że takie ryby są na ekofarmie. Wpadł fajny sandacz, którego zaraz zobaczycie. Wpadł na takiego kanibala, taki nowy kolor kanibali, chyba tylko u nas na sklepie dostępny. Od razu mówię, że te kanibale pewnie gdzieś w Chinach, albo nie tylko w Chinach, idzie pewnie troszkę taniej kupić niż u nas, bo wiem, że w komentarzach byście tutaj ścigali mnie zaraz. Tylko że musicie czekać tam 30 dni, miesiąc czy dwa. U nas od ręki takie kanibale są dostępne i nie tylko takie, są jeszcze inne kolory. No i na takiego kanibala wpadł właśnie taki sandacz, sami sobie zobaczcie. Taki sandacz skusił się na spinning na ekofarmie, nie wiedziałem, że te sandacze są. Już drugi sandacz, więc jest to na pewno fajna ciekawostka w nocy. Którą w ogóle godzinę mamy? Po pierwszej. No. 1:30. Nie chciało się spać, kilkanaście rzutów. I sandacz. Ja rano miałem jakoś chyba przedwczoraj ten wystrzał, bo jak zbierałem zestaw do metody, to miałem wystrzał. Coś mi go zaatakowało i właśnie nie wiem, czy on może nie był do końca sandacz. Ja myślałem, że to szczupak, bo tak się wydało długie. Mignęło tego coś długiego. Nie wiem, to nie był sandacz wcześniej. Takie fajne mętnoki. Mierzymy sandacza na matoniarce. A jeszcze pamiętam, kurczę, to no, narzekałem, że sandacza w tym roku nie mogę złowić wcześniej. O, 60 prawie. No, prawie 60. Tak, 57, 6 coś takiego. Bardzo fajny sandacz. Dobra, sandacz oczywiście wraca do wody, tam gdzie jego miejsce. Tam możesz dogrywać, powoli sobie odpływa. Już nie widać. Już nie widać? No, teraz widać, bo poświeciłeś. Zaraz pójdę. No i na tej naszej 7-dobowej zasiadce mieliśmy takie spinningi jak zwykły spinning klasyczny na szczupaka sandacza. Była też okoniówka z bocznym trokiem czy mikro jig. Grzesiu często bawił się z okoniówką z bocznym trokiem, no i połapał okonki, zresztą sami sobie zobaczcie. A Grzesio na boczny trok złowił okonia, masz go? No. Pokaż. Tak, pokaż. Kilka centymetrów. Aha. No jest Grzesio z okoniem, ale okoń, kurde, medalowy. No nie wiem, za 40 cm powinien mieć. No pewnie tak. Za 10 lat. No. Dobra, puszczę. No, patrz, no ciebie płynie, twoja noga chce posmyrać. Gdzie on? No, po twoją nogę. Ciekawe, czy weźmie. No raczej nie weźmie, na pewno nie weźmie, taki głupi raczej nie jest, Grzesiu. Nie, zobaczymy. To nie ukleja, że jedną ukleję, uwieś 5 razy. Patrz, okay. Płynie do przynęty, no dawaj przynętę. Boczny trok to chyba nie liczy z mikro jiga, najskuteczniejsza metoda na okonie. Na pewno o wiele bardziej skuteczny niż klasyczny spinning, jeśli ktoś potrafi łowić dobrze na boczny trok i dobrze na klasyczny spinning. Ciężarek, ile gram tam jest? 10 chyba pewnie? 7. A, 7. Ciężarek od łączenia ze 30 cm i z 60 cm z 50 przynęta od tego łączenia. Łączenie widziałem węzłem, nie potrójnym klasykiem jak u mnie, tylko miałem węzłem. No ja to wolę węzła. No ja wiem, że ty wolisz węzła. No. Ciemniej plącze. I powolne zwijanie, tak? No, jedno. To jest głęboko, więc trzeba powoli. Właśnie. To jest głęboko, więc trzeba powoli zwijać, tym bardziej jak się używa ciężarka takiego jak 7 gram, a łowisz na pewno na wodzie 3 metry, nie? No. No około 3 metrów. Ale to blisko. Tak? Przy brzegu. 3 metry od brzegu. Mógł sobie płynąć tylko za tym.
No właśnie wcześniej przywaliło coś, ale walnęłem w kucerzyłkę i dałem luzu, spadło i po chwili poprawiło. Pewnie są. No. Ja sobie w dzień, gdy na karpiówkach, federach nic nie brało, to w dzień sobie obszedłem chyba całą ekofarmę, łowiłem z brzegu, praktycznie całą ekofarmę kółko zrobiłem ze spinningiem, z klasycznym takim spinningiem szczupakowo-sandaczowym. Zobaczcie, jakie były rezultaty, czy w ogóle były, jakoś specjalnie nic ciekawego się nie działo. Sami zobaczcie, jak to wyglądało. My sobie tam daleko łowimy, a tutaj jest bar, restauracja, do którego sobie wbiję, idę coś sobie do jedzenia zamówię i teraz sobie tutaj posiedzę, wszamam coś oraz poddelektuję się fajnymi widokami. Fajny taras tutaj, a tam woda. Człowiek urodzony z wędką w ręku, a tutaj sobie piwko z sokiem, chwilka chilloutu, relaksu, czekam na zupkę, opierdzielam zupkę, idę sobie na spinning porzucać. Wcześniej rzucałem, ale nic nie brało, rano miałem za to atak na koszyk do metody, szczupak mi zaatakował, a normalnie na spina nic nie chcę brać, taka gama przynęt. Chłopaki się rozsiedli u mnie w namiocie. Połapali coś tam ostatnio na spina, jak wypłynęli pontonem, więc teraz ja sobie posiedzę przy samym brzegu, czekajcie, i sobie też na spinning porzucam. Zacznę, myślę, od tej przynęty i będę co chwilę zmieniał, może trochę ze spinningiem pochodzę. Większość przynęt macie u nas na steprafish.pl, między innymi takie realistyczne gumy, jak ten jazgarz, takie też są. Idziemy chwilę porzucać na spinning. Zbliża się wieczór, więc te ryby zaczynają powoli wychodzić. Tak zauważyliśmy, że tutaj wieczorem często te ryby wychodzą do żeru. I sobie kanibalami oraz potem może woblerami porzucamy tam, gdzie nie ma zestawów. W sumie zaraz będę musiał główkę dźwigową zmienić, bo tam mam chyba ósemkę, a tu jest 3-4 metry głębokości, więc ta ósemka może być za lekka. Zaraz założymy jakąś 12, 15. Czasami tak zapadł. Czekamy, aż opadnie. Takie poluzowanie żyłki. 2-3 obkręcenia korbką. Ewentualnie też można takim wolnym, jednostajnym, prawie jednostajnym zwijaniem prowadzić przynętę, jeśli nastawiamy się na okonie czy szczupaki. Jak widzieliście, nic ciekawego z brzegu nie udało mi się złowić. Ale w dzień, bo w nocy udało się. Jak widać, drapieżniki też lepiej w nocy biorą niż w dzień, nie tylko karpie. Ale za to Grzesiu z Bartkiem postanowili sobie pontonem wypłynąć i z pontonu w dzień na spinning połapać. I u nich sprawa wyglądała zdecydowanie fajniej. Luknijcie. Jest sum na spinning. Jak wziął, to odjechał, no ale teraz chyba w zaczepie siedzi. Patrzcie, jak się gnie wędka. Nie no, zaczep. Poczymaj wędkę. Ciekawe, czy odczepisz taką. Ja dopiero wiązałem. Kurde, sobie rozetnę rękę. No to czekaj, nie szep, bo tylko się wbije gorzej. Trzeba coś pokombinować. Ta co? O, masz ukleje. Ty to ryba? O czekaj. Weź, czym tu nie podkaczysz? Nie chodzi mi o podkaczanie. Obstawiam sumę jakiegoś. Kar. Albo właśnie kar. Już nie widać. No, ale gdzieś tam siedzi. A ja patrzę, gdzie ty ukleję i karp patrzy. To ja właśnie na początku kleję zobaczyłem, później karpia. O, widzę kleję. A to okoń. No. A był.
chyba. Opłynie. Jest, okoń. No, no patrzcie, trochę by się połowiło tutaj. Rafał mnie namówił, kurwa, na... Opa, ile uklej. Dawaj, zrób zdjęcie. Czym? Nie mam telefonu. No ty, aż się nagrywa. A. Tak? Poczekaj, nagrywa się. Tak, dobra. Taki okoń. Bardziej to. Taki okoń u Bartka. Popłynął. A nie poszło. Kurde. Daj do ręki. Bartek złapał podchacił taką płoć małą i ten żywca. Już jeden okoń był, ale spadł. Łów dalej. Bartek, nasz nowy teamowicz, w ogóle jest niemożliwy. Wielki szacun dla niego. Gościu wymiata, ten sezon należy do niego. Zobaczcie, jak fajnie chłopaki sobie z pontonu oraz z brzegu, jak fajnie połapali. Najpierw sobie łowili drobnice, czyli płocie oraz wzdręgi. Na mikrodziga, na delikatny spinning brały płocie oraz wzdręgi, ale chłopaki zauważyli, że na tej drobnicy, na tych płociach, na tych wzdręgach żeruje okoń. Fajny okoń żeruje i postanowili te złowione płocie, złowione wzdręgi dać na normalnie na zestawy od mikrodziga, na zestawy spinningowe, no i łowić spinningiem na żywca, to przyniosło bardzo fajne efekty, co zresztą zaraz pewnie zobaczycie, albo już widzieliście. Bardzo fajne efekty to przyniosło i od razu śpieszę się z wytłumaczeniem tego, bo takie praktyki na wodach PZW są nielegalne. Na wodach PZW na przykład nie możemy spinningiem łowić na martwą czy żywą rybkę. Nie możemy sobie rzucać i zwijać, ale woda, na której łowiliśmy, nie należy do PZW, więc wszystko było na pełnym legalu. Zobaczcie, bo akurat niektóre akcje były fajne, widoki były bardzo fajne, zwłaszcza jak masz rzut, widzisz, jak okoń napływa na twoją przynętę, na twój zestaw i go atakuje. Bardzo, bardzo fajne widoki. No i dużo emocji. Było kolejne branie na żywca. Patrz, pa, jak gonią. Pa. Ale goń. Pa, ole. Jest. Jest, brani na. Ale po ile ich jest? Po ile ich jest? Tylko on nie jest zaczepiony, no nie? Po i. Ale patrz ile ich jest. Kurde. No. Jest. Wypluł. Ale ma uklejkę w środku, zobacz. Pa, nagryj to. Widzisz w środku? Ogon tylko poć. Dostaje. No poć, ma poć. No. Brawo. A, pomysłowe. No kurde. Ale ganiał! Aż tam, po brzegu, nie? Ale kilka ich było, tak 5-6. Ten ładny. Ale gryzie, ty. Dawaj ten. O. Elegancko. Czepiej coś malutkiego, jakąś uklejkę. To zów mi. A masz haczyk taki? Nie wiem, czy się znajdzie może. W jakiś sposób znalazłem, patrz jaki ładny. Kurde, coś ukleję, wszystko zniknę. Jest. Dobra, o, uklejka pierwsza. No. I na żywca. Stój. Otwieraj dzioba. O kurde. Ale pijenie. Nie wrócimy tym pontonem. No. Ale widać, że budzisz, na budzie się zbiera. Kurde, krzywo. Opa, 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 opa. Rzucaj tam. Rzuciłem. Czy... Ja mam dużą gumę. Zaraz ja rzucę. Ci pokażę. O tam, patrz jak gania. Pa, 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 kurde. Pa na to. Rzucam, hop. Mam. Pa, co robią? Siedzi, okoń. Jest. Aj, wypluł. Ty, ja zaraz będę, dobra? Co on tu zostać? Ja poboczny trok. Ten się pobawimy. Poczek, wal. O, mam. Pa, goni. Siedzi. Jest. Po nowętkę. Ale idzie. Patrz. Ładny okoń, ty. Jest! Ja zaraz będę, dobra? Pokaż na go. Do kamery pokażę. Weź podbierak, to tych uklejek się zagarnie cały ten. A, no dobra. Bo na samego tego jiga, no tak dosyć słabo. Au.
kurde. No. No ganiają jak głupie. O, patrz, 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 patrz. Ole. O. Taki okonek. Patrz. Ale pan, wy trzy, cztery, jedną. Po, wzięła. Widzisz? O, wypluł. Dobra, będzie moja. Jest. Żyje jeszcze. Dobra, ja zaraz wracam. Kurde. Chyba, że chcesz niedługo płynąć. Sobie później sam przypłynę. Co? Nie no, dawaj też, przypływaj tu. Połowimy trochę. Fajna zabawa jest. Kurde, jak ją zaczepić? Już i tak trupek. No i w tym filmiku to praktycznie tyle. Była taka zwykła relacja. Z ekofarmy miałem kilka ujęć z drapieżnikami, więc warto było sobie zrobić taki oddzielny filmik. Takie filmiki będą raz na jakiś czas, wiadomo, nie będziemy ciągle wrzucać filmików 30, 40, 50 minutowych, bo nie zawsze uda się tyle materiału nagrać i nie zawsze łowił się jakieś potężne ryby. Bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie. Standardowo zapraszam w linki w opisie. I jeszcze mam tutaj jedną prośbę dla was. Macie szansę zrobić film. W komentarzach, jak możecie, napiszcie, gdzie byście chcieli, abyśmy wybrali się na ryby i na co byście chcieli, abyśmy się nastawiali, na jakie metody byście chcieli, abyśmy połowili. Najlepiej, abyście wymienili w komentarzach łowisko, na którym, z którego był kiedyś jakiś tam filmik. Łowisko, które kojarzycie, ale coś się spłoszyło. Łowisko, które kojarzycie z naszych filmów, napiszcie, gdzie byście chcieli, abyśmy się wybrali na ryby, na co byście chcieli, abyśmy się nastawili, na jakie metody byście chcieli, abyśmy połowili. Komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, wygrywa. Na to łowisko się wybierzemy, z tego łowiska nagramy wyprawę, będziemy łowili na to, na co wy chcecie. Więc w komentarzach prośbę dla was, dawajcie swoje propozycje, gdzie byście chcieli, abyśmy się wybrali, na co się nastawiali, na co łowili. Korzystając oczywiście z naszych wcześniejszych wypraw, z naszych wcześniejszych filmików, bo wiadomo, nie wybierzemy się, nie wiem, za granicę, na Ebro czy na Rybnik. Tylko tak w okolicy, w tej naszej okolicy kojarzycie mniej więcej, gdzie łowimy, jakie są łowiska, gdzie byście chcieli, z czego byście chcieli zobaczyć filmik, na co się nastawiamy. Komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, będzie, ta propozycja będzie wykonana. A więc dziękuję za obejrzenie, do następnego.